Rejestrując się w platformie gamerhash.co, twój komputer będzie dla ciebie zarabiał. Zarobione środki wymienisz w sklepie internetowym. Zacznij już dziś zarabiać na mocy obliczeniowej swojego komputera. Siemaneczka, z tej strony Miturek, zapraszam was przeserdecznie kolejny odcinek na kanale. W dzisiejszym odcinku będzie po raz kolejny w Alan Wake. W poprzednim odcinku udało nam się skończyć rozdział 5. The darkness that touched me. There was a link between us. Always would be. I could feel its presence again. I rozpocząć rozdział 6, czyli ostatni. Aktualnie mamy za zadanie... O nie... Noc... Mamy dojść do Colton Lake i napisać ostatnią stronę maszynopisu. Albo w zasadzie przeczytać ostatnią stronę i napisać własne zakończenie, żeby wszystko się ładnie zgadzało. Więc fajnie, maszynopis, rozdział 6. O, krótki bardzo jest. The dark presence was no longer trying to capture the writer so he could create the ending it wanted. The writer knew too much. He was too strong. And he carried a weapon left behind by Thomas Zane, something that could hurt it. Now, the darkness was doing everything in its power to simply stop the writer from ever reaching Cauldron Lake and the dark place it came from. A czemu my pstrykacze nie możemy znowu użyć, żeby dzień pojawić? No, nie zaciekawie to wygląda. Też nie wiem, jak daleko w ogóle jest to jezioro, ale tutaj na dole chyba żadne jeziorko nie płynie. I przy okazji mamy oczywiście tą pierwszą... Nie, mamy tą mocniejszą latarkę. O, okej, to już nie będę nic płakać, ale no tak, shotguna nie mamy. Ani nie mamy pistoletu na flary. Jedynie mamy normalne flary, jak i granaty błyskowe. Ja na razie wolę chyba flarami sobie pograć. One są według mnie zdecydowanie trochę lepsze niż granaty, bo jednak one na mały dystans działają, jeżeli chodzi o ten rzut, ale są znacznie lepsze na mocniejszych przeciwników, za to flary. Dzięki nim możemy fajnie się przemieszczać bez zbędnego uszczerbku na zdrowiu. Przynajmniej w teorii. Spodziewałbym się, że tutaj coś się pojawi, ale na razie jest względny spokój, a tutaj mamy... A, snack, wsiąść zaopatrzenie już jakieś... Spróbujmy może do tego auta wsiąść, no bo niby zasilanie jest, bo się świeci światło. O, wszystko działa, no to elegancko. Jest już jakieś jezioro nad, pod nami. To fajnie, to na to powiedzieć, że jesteśmy na raczej na dobrej trasie. Akurat wolę tych przyczynków sobie pomijać bez problemu. Trochę w bok. No nie, trochę w bok. Już myślałem, że autami możemy nie tylko jeździć tak jak bezwzględnie po prostej ulicy, a tutaj się okazuje, że na szczęście możemy też po takich wybrzuszaniach. Bardzo fajnie. Teraz co też widziałem, to są statystyki typu potrącone obiekty, zabici przeciwnicy i tak dalej. O nie. Też wolę chyba wyjechać i zrobić coś takiego, że mamy światła, wysiadamy. No i przy tych światłach. A nie, bo jak wysiedliśmy, no to faktycznie auto też zgasło. Kurczę, chciałem to zostawić włączone. Ale no niestety nie da się. A szkoda. I wydaje mi się, że jesteśmy na tak dobrej trasie, że naprawdę. Bo tutaj spodziewałbym się... Może jakiegoś shotguna zostawionego tak na zaś. Widzę maszynopis, muszę to wziąć. Aha, no tak, no ciekawe. Od kiedy beczka może mi jeszcze dla HP wywalić? Ktoś jeszcze? Mi się wydawało, że tutaj był maszynopis, a no to chodzi, że... Albo go jednak nie było, albo było, ale przegapiłem go jakoś. To jeszcze żyje. No nie no. Jakaś opona, kurde, mi tyle HP zabrała.
O, to już jest jakieś przegięcie. No ile tych obiektów opętanych tutaj jest? No nie, no, no rozumiem zakończenie gry i tak dalej, ale to już jest jakieś przegięcie, no... Za pół HP mnie biją. No i wywaliłem się, zajebiście. I pewnie sama droga od nowa, tak? Oczywiście. A przecież tutaj był zapis gry. A, jednak nie było. To jeszcze lepiej. No jaki to ma sens, no naprawdę. Zasrane, opętane przedmioty i tyle. No tutaj jesteś, a to jest lampa tego auta, okej. No, czyli niepotrzebnie zużyłem flary, no dobra. No tak, pół HP, fajnie. Lekkawy speedrun. O, fajnie. Tak jest o niebo lepiej. O nie. No i tutaj jakoś się wywaliliśmy. Niestety. A, fajnie. Open... Co? Naprawdę? Na hita? O, to są już jakiś żart, co to jest? Dwa granaty i po koledze. Na szczęście, punkt zapisu, tak jest. Baterek już w ogóle nie mam. Nic nie mam, amunicji też nie. A, tam już widać przyjemniaczków. Wiem, że ta sekwencja była tak źle zrobiona. Jeden przedmiot zabierał mi całe życie. Jakim cudem? No, pewnie kosa. Kolejny. Ja mam 8... O, jednak 7 kuli w magazynku. To jest jakieś śmieszne. Zajdzie w rewolwerze, to on nie ma magazynu, tylko tą taką kulę. A tutaj widzę dwóch cięższych chyba, albo nawet i trzech. No, trzech chyba. Jeden pocisk. Fajnie, o. Jak ja mam to niby zrobić? Brakowało mi tylko pętanego pojazdu. A, no tak, no zaraz, zaraz sypnę. Pojazd tutaj mam naprawdę? Kurde. O tym nie pomyślałem, no przecież, no tak. Dla mnie naprawdę te opętane przedmioty są tak mocne. No kto to wymyślił? A
Jak się wzmacniało lampy? Nie wiem, nie mogę jakoś. Łatwo? Mamy tutaj coś? Jakąś broń? Cokolwiek? Niby zapis gry wszedł. Wolę wyjść na górę jeszcze. Nie no, gówno tej mamy. No niech już będzie. Fajnie, że przez to światło cokolwiek widać. Już trochę lepiej. Czyli tak, tędy tu. Tędy tu. A czy naprawę wzmacniam lampy? A przy tamtym nie mogłem jakoś. No to, no naprawę. A że tam był akumulator wyładowany, to niemożliwe. No przecież dopiero co nim jechałem. Chyba w aucie nie może być zapisy, to wolę zrobić tak właśnie. Jest! Strzelba, jakieś bateryjki na szczęście. A czy tędy nie dam rady jechać dalej do przodu? Ale tam teraz cofniemy, tutaj tak. Nie, nie dam rady. Dobra. No i tak trochę te auta pomogły. To trzeba przyznać. O, i tutaj te gówna na ziemi jeszcze. Lary, no dobra. No akurat wszystkich ich nie musimy niszczyć, ale nie wiem co to kurczę jest. Węgiel? Nie. No tak, no combo już mnie nie ma. Dla mnie ci przeciwnicy z kosami są tak niezbalansowani, jak jeszcze żaden chyba. Jakim cudem on do mnie podchodzi, robi mi combo za pół HP już. Co ty sobą reprezentujesz? No latarką przez świecę pukała. No nie wierzę. Ile tu ich było? 10? O, kolejny. No, już nie wierzę w tą grę. Zaraz zobaczymy ten maszynopis. No, już wolę akurat chyba ze strzelbą tam chodzić. Drugi dopiero. Bottom of Cauldron Lake was a graveyard of things the lake had claimed in one way or another over the decades. The dark presence brought them up in its wake, scattering the rotten waterlogged hull of an old boat here, the remains of a long ago crashed airplane there, trees shattered under the impacts, the earth groaned, it didn't even notice. Jeszcze na wszelki wypadek wolę się wrócić. No już na pewno musi być ten zapis. Czemu oczywiście ta elektrownia musi być tak zajebiście daleko? Nie można było czegoś bliższego znaleźć. No i chyba tyle byłoby z naszej przejażdżki. Raczej pod górę nie dam rady się wtarabanić tym autem. Ale najgorsze jest to, że nawet nie wiem jak daleko jest to jezioro. Teraz w sumie najlepsze pytanie jak tam teraz się dostać. Na pewno z tej strony podchodzę.
wszędzie jest ten zasrany płot. Co jest? Że jakby postać mogłaby mi normalnie biec, to byłoby jeszcze lepiej. No nie wierzę, naprawdę aż tak daleko to się ciągnie? Aha, czyli tędy można było tym autem wjechać. No to już srać tam to auto. No znaczy mnie tak prowadzi, że myślę, że tam do przodu wystarczy. No i muszę znowu, nie wiem, odpocząć postać w miejscu. No, czemu nie może być tutaj paska wytrzymałości na przykład? Nie pojawia się tych wdechów, możesz się trochę domyślić, ale no i tak jest to bezsensowne. Tylko, że tu jakiejś mapy nie ma. To by nam strasznie ułatwiło grę. Że coś nam pokazują te strzałki. O, skrzynka. No, pewnie, no. Było warto? No nie. Nie jest to tam podniosłem, pewnie jakieś gówno. No tak. No przecież brama. Bo tam przecież jej nie wyważę. No to jest też dziwne, bym powiedział. Od razu. Czym się różnią te normalne baterie od baterii litowych? Tego trochę nie rozumiem. Może jedne baterie są do jednej latarki, a drugie do drugiej? Nie. No kurde, naprawdę. Ja już nie chcę tracić amunicji na tych gnoi. Wolę już tak to załatwić. Oj, co ta kamera tak się dziwnie zmienia co chwila? Tutaj pewnie dookoła. Tutaj tak. Na szczęście zapisik. No, co jest z tą kamerą? Co my tutaj mamy? Zane cut its heart out, but it didn't die. The thing that wore Barbara's face kept crooning sweet nothings, sugar laced with poison. He put on the suit, untied the monster from the chair. The thing in his arms thrashed weakly, but he held fast. He stepped outside, off the pier, and into the dark water. A sinking pinprick of light descending toward a bottom that never came. Ciekawe. Flar mamy bardzo dużo, granatów trochę mniej. Ze strzelbą jest w porządku na razie. Czyli tak, to mi dało to, że mam zasilanie do przycisku, a pewnie przycisk da mi dostęp do dalszego przejścia. No bo to pokazywało. No nie wierzę. Pętana koparka, no pewnie. No i tego przycisku? Jednak mogę kliknąć, dobra. No, już nie.
Niczym ja się pod tym czołgać nie mogę. Wiesz, jakbym miał był w takim filmie, że tak powiem, to bym się zesrał tutaj, nawet jakbym miał przejść. Kurczę, tak właśnie nie rozumiem w tych grach. Nie przyjdę, bo czy się przejść nie otworzy. A w Tomb Raiderze to jest naprawdę zajebiście zrobione. Prześlizgujemy się wszystko na minimalnym praktycznie odcinku. A za to przynajmniej wszystkie auta działają bez zarzutów. Tutaj chyba wolę zrobić kolejny zapisik. No i to jest właśnie głupie, że w aucie nie ma autozapisu. Powiem tego, że przez światło przyjechałem, tak jak jest normalnie to ustalane. Kiedy powiedziałem Barry mój plan w pokoju well-lit, reagowałem, jakbym wiedział, co robiłem. Nie. Nie. Pracowałem na logice shifting logic of a dream. Musiałem walczyć my way to the lake through the horrors of the night. Musiałem flick an old battered light switch imbued with childhood magic. I had to write a happy ending to a horror story. I had to save my wife from the dark prison she was being held in. I co tutaj tym razem? Skoro są lampy, to na przeciwnicy. To już widać. A tutaj? Pewnie, że nic. I will never give her to you. Aha! Aha! No nie pomyślałem o tym, że przecież no może zrobić trąbę powierzchnią, która mnie wciągnie. Salę. Co ja tam miałem zrobić? Jak? Nie wiem, poczekaj, czy to się wszystko uformuje, czy o co tutaj chodzi? Co my tutaj jeszcze mamy? Tyle? Wolę chyba zrobić tak. No, haj! Nie, no to są żarty, naprawdę. On przeżył. O, brak amunicji, jeszcze lepiej. Zapis. Tak, jest. A, pal gumę, ty gnoju. I could see Mirror Peak in the distance. That's where Cauldron Lake was.
Aha. Czy ja dopiero tyle mogę zauważyć? No to powiem, że chyba zakończenie jest tak naciągane tutaj, że to jest naprawdę szok. W innych grach mówiłem, że specjalnie są te wszystkie wątki RPG robione i tak dalej. Żeby przedłużyć grę, no to tutaj chyba cała droga jest robiona po to, żeby przedłużyć grę. Przejdę? Czy nie przejdę? Nie przejdę. No. No wreszcie. Zawalnij hamulec. Nie, dla mnie naprawdę skakanie tutaj jest tak fatalnie wykonane. To już się nie dzieje, że w większości produkcji właśnie tego skakania nie było. A w ogóle skakania nie było. Co tym razem tutaj leci? Wydaje mi się, że to jest chyba odpowiedni moment, żeby na razie zakończyć ten odcinek. W przyszłym odcinku notowuję, że będziemy dalej w panorze do Golden Lake. Siemka.